się ten turniej i teraz już będziemy spoglądać tylko w stronę Japonii, gdzie dokładnie 8 września rozpocznie się Puchar Świata. Pierwsza możliwość zakwalifikowania się na Igrzyska Olimpijskie. Najtrudniejsza impreza na świecie i to zgodnie wszyscy potwierdzą. Tak, jedziemy tam po awans. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć, ale w ten awans, Wojtek, wierzymy. Tak, oczywiście. No wszystkie cele, cały wysiłek, cała praca jest ukierunkowana pod ten turniej. My bardzo dobrze pamiętamy awans z poprzedniego Pucharu Świata, który zapewnił drużynie komfort przygotowań, większy spokój, luz. No nie wszystko zakończyło się tak, jak oczekiwaliśmy w Londynie, ale każdy sezon przynosi nowe oczekiwania. Mówię, jeszcze jedną rzecz dodać, że nie kończy się praca dla drużyny. Oni są teraz na ważnym momencie szlifowania, wycyzelowania tej formy do granic możliwości. Tak, oczywiście transmisja na naszych antenach, będziemy Państwu o tym wszystkim przypominać. Przypomnią nasi koledzy w studiu Jerzy Mielewski, Ryszard Bosek i Ireneusz Mazur, którzy dla Państwa ten turniej podsumują. To wszystko od nas, przenosimy się do naszego studia. Koledzy na Państwa czekają, my raz jeszcze żegnamy się, dziękujemy za uwagę. Kłaniam się, Wojciech Grzyska. Tomasz Swędrowski, do usłyszenia, do zobaczenia, dobrej nocy. Dziękujemy serdecznie. Konfetti, złote konfetti w górze. No i Polska tam, gdzie jej miejsce, czyli na najwyższym stopniu podium. Wygrywamy.